Nie, dobrze, dobrze. Tam nie widać, żeby to tam coś się opierało. A, no tak. Panie Marku, niech pan tam zdjęć tych... Aj. Tak? Już? Ustawi... Już? Kto robi tam akcja? Kto robi, tak? Dzień dobry, panie Stanisław. Poszło. Już? Dzień dobry. Szanowni państwo, w imieniu zarządu i członków Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna mam zaszczyt przedstawić kandydata Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna na urząd prezydenta miasta Zamościa, prezesa naszego stowarzyszenia Sławomira Zawiślaka. Panie prezesie, prosimy o zabranie głosu. Dziękuję. Szanowni państwo, przed nami wybory samorządowe, święto demokracji. Na wstępie chciałem podziękować tym wszystkim, którzy się tymi wyborami zainteresowali, którzy kandydują, którzy chcą w tych wyborach uczestniczyć. Jest to ważne, żeby w tym święcie demokracji być aktywnym. Informuję, że w piątek, w ubiegłym tygodniu, Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna zarejestrował pełne listy, 31-osobowe, kandydatów naszego komitetu na radnych miasta Zamościa. Są to bardzo dobrzy kandydaci, których warto wesprzeć, którzy na pewno wybrani przez państwa będą dobrze służyli naszemu miastu. Wynik tych działań społecznych spowodował, że ja także jako osoba tutaj i publiczna, ale z drugiej strony społecznik funkcjonujący w organizacjach społecznych od lat 90. zderzyłem się z taką sytuacją, że podobnie jak u innych kandydatów przychodzili do mnie liczni mieszkańcy miasta Zamościa i namawiali mnie w tym kierunku, żebym zdecydował się kandydować w tychże wyborach samorządowych, oczekując pewnych nowych trendów w polityce tutaj miejskiej i zmian. Postanowiłem w związku z tym przyjąć to społeczne wskazanie mojej osoby i zdecydowałem się kandydować na urząd prezydenta miasta Zamościa. Moje hasło: współpraca, rozwój, dbałość o wartości. Jestem przekonany, że w czasie tychże wyborów państwo wybierzecie tych kandydatów, którzy będą hołubili te wszystkie wskazówki mieszkańców, które zostały... Muszę. Jeden z kandydatów dzwoni. W związku z tym mam doma. Jestem przekonany, że podczas tych wyborów państwo dokonacie takich to wskazań dla osób, na kandydatów na radnych, ale także na prezydenta, żeby te osoby, które będą przez właśnie miały państwa zaufanie, podołają tym wszystkim obowiązkom, które na nich będą spoczywały przez kolejną kadencję samorządową. Zgłaszam się do tej grupy osób. Proszę państwa o wsparcie, tak, kandydatów, bardzo dobrych kandydatów Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna i mojej skromnej pracy, a praca musi być wspólna, musi być zgodna, musi być ustawiona właśnie w kierunku rozwoju i też dbałości o wartości, bo wartości są dla nas bardzo istotne w kontekście kreowania tak polityki regionalnej, ale także i państwowej, a jesteśmy przecież częścią Wielkiej Polskiej Ojczyzny. Dziękuję bardzo. Teraz poprosimy o pytania. Kiedy poznamy kandydatów do Rady Miasta i czy pański start jest zgodny z linią polityki Prawa i Sprawiedliwości, bo kilka tygodni temu w Teksasie poparł Andrzeja Nucha? Szanowni państwo, wczoraj mieliśmy spotkanie, duże spotkanie. Było na to spotkanie około 200 kandydatów, którzy kandydują na terenie powiatu zamojskiego z naszego komitetu. Byli to kandydaci do Rady Miasta Zamościa, kandydaci do dwóch innych miast naszego powiatu. Byli to kandydaci do 5 gmin, także do powiatu zamojskiego. Mamy też kandydatów niejako rejestrowanych pojedynczo w innych poszczególnych gminach. Mamy też kandydatów na wójtów czy na radnych, których wspieramy w innych tych gminach, czyli to jest duży bardzo zakres osobowy. Co do terminu prezentacji, to powiem tak, ci, którzy funkcjonują, kandydują na tę funkcję bezpośrednio, będą decydowali o tym, kiedy się
odbędą jakieś dodatkowe prezentacje kandydatów czy ich samych. Nie będę to wchodził. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ja planuję tutaj po rozmowach z naszymi kandydatami na radnych, że prawdopodobnie taka prezentacja kandydatów po ustaleniu tego terminu odbędzie się w przyszły poniedziałek w godzinach popołudniowych, jeżeli chodzi o miasto Zamość, i Państwo takie powiadomienie dostaniecie. Gmina Zamość prawdopodobnie też po południu tego samego dnia, to mi przekazał tą informację sztab kandydata na wójta gminy Zamość, bo mamy takiego kandydata, zarejestrowaliśmy w czterech, no w zasadzie dzisiaj jeszcze czwarty okręg zarejestrujemy w czterech okręgach kandydatów na radnych. Co do tej sytuacji drugiej, która pani redaktor zapytała, wedle mojej wiedzy członkowie Prawa i Sprawiedliwości mogą funkcjonować w różnej aktywności, także w komitetach społecznych. Ja tutaj, dbając o to, żeby nie zmarnował się potężny potencjał społeczny, społeczników, osób, które od lat działają i chcą służyć ojczyźnie, regionowi, rzeczywiście podjąłem tę decyzję, że ten komitet powstał. Liczę na to, że władze partii to zrozumieją, bo przecież nas interesuje przede wszystkim dobra przyszłość samorządów i naszej ojczyzny. Ale pan funkcjonuje w sieci takie oświadczenie podpisane przez członków Rządu Prawa i Sprawiedliwości regionu, w którym jasno piszą, że jeżeli pan wystartuje na prezydenta Zamościa, to zostanie pan usunięty z partii. Co pan na to? Słyszałem o tym oświadczeniu, nie widziałem tego oświadczenia, tym bardziej nie widziałem tego oświadczenia w podpisie takim, powiedzmy, tradycyjnym. W związku z tym, szanując sieć, często sam korzystam z Facebooka, z innych tych nośników mediów elektronicznych, szanując tę sieć, nie mogę przyjąć, że to jest dokument w tym momencie wiarygodny, ponieważ nikt się ze mną nie kontaktował, w tej sprawie mi nie przekazywał żadnej informacji, także będę czekał ewentualnie na potwierdzenie lub niepotwierdzenie tej informacji. Na ten moment podchodzę do tej sprawy bardzo, bardzo spokojnie. Ale pan rozmawiał w ogóle o kandydowaniu na prezydenta? Mogę ogólnie powiedzieć, że wiele osób z mojego ugrupowania wiedziało o tym zamiarze, że chcę kandydować, bo przecież moja kandydatura z poparciem struktur lokalnych Prawa i Sprawiedliwości poszła do Warszawy. Mogę powiedzieć to, co pani redaktor powiedziałem, że wiele osób o tym wiedziało. Informowałem wcześniej. Panie redaktorze, nie mogę na te tematy tak głębiej odpowiadać z wiadomych powodów, także proszę, tylko na tym poprzestanę, co powiedziałem. Dobrze, poprosimy o jeszcze jedno pytanie. Ja mam pytanie, czy możemy poznać już kandydata na wójta gminy Zamość? Tak, możemy poznać kandydata. Co prawda nie jestem tutaj tak do końca upoważniony, ale z drugiej strony, skoro wczoraj była prezentacja wszystkich kandydatów, którzy kandydują, nasz komitet wyborczy rozmawiał z bardzo zacnymi mieszkańcami gminy Zamość i proponował kandydowanie na wójta, czy toczył rozmowy z wieloma osobami. W tym momencie, po rozmowach z tymi osobami, które jednak nie zdecydowały się na kandydowanie, była decyzja niejako sztabu wyborczego z gminy Zamość i była rozmowa z moim synem, Michałem Zawiślakiem, który jest wykształcenia technicznego, mieszkańcem Warszawy, inżynierem geodetą, który skończył studia w wielu zakresach, jest przygotowany do funkcjonowania w tej działalności szerszej niż tylko praca swoja zawodowa, a pełni funkcję specjalisty w pewnej instytucji, w pewnej firmie, w której pracuje. I po przedstawieniu tegoż kandydata tak sztabowi wyborczemu z gminy Zamość, a wczoraj wszystkim, którzy byli, ten młody człowiek został zaakceptowany i będzie kandydował na funkcję wójta gminy Zamość. Michał Zawiślak. Dobrze, jeszcze poprosimy o ostatnie pytanie. Szanowni Państwo, ja mam swoje przekonania, mam piękne, wspaniałe środowisko przyjaciół, które funkcjonuje w tej działalności na rzecz przede wszystkim społeczeństwa tutaj lokalnego, ale też także na rzecz ojczyzny. Każdą decyzję wszystkich gremiów przyjmę z pokorą, natomiast uważam, że funkcjonując dla dobra mieszkańców Rzeczypospolitej, mieszkańców regionu, nie spodziewałbym się takich gwałtownych ruchów ze strony ugrupowania, które to samo mówi, a interesuje nas przecież dobro publiczne. Moi przyjaciele, ci, którzy mnie skłonili także do kandydowania, niejako zachęcili, są ludźmi, którzy
w swoich wielkich wartościach takie rzeczy przyjmują, że tak powiem, nazwać można normalnie. Wierzę głęboko, że też ci, z którymi współpracuję od bardzo wielu lat, bo od 2002 roku i szanuję swoje środowisko polityczne, zrozumieją, że społeczeństwo obywatelskie jest także ważne. To społeczeństwo może wnieść do polityków, a przecież mamy kandydatów absolutnie w 90 ponad procentach nie należących do partii politycznych, że ci ludzie odpowiedniej strony, którzy się zgadzają hasłem współpraca, rozwój, dbałość o wartości, mogą wnieść pozytywne fluidy do tej pracy samorządowej i mogą być podporą dla działalności w samorządach partii politycznych. Panie pośle, jeszcze ostatnie pytanie. Pan mówił, że rozmawiał z członkami Prawa i Sprawiedliwości, że wiedzieli członkowie Prawa i Sprawiedliwości o pana zamiarach, żeby kandydować na prezydenta Zamościa. A jak oni tę pańską decyzję ocenią? Ja nie usłyszałem... Raczej pana zniechęca, no do tego, czy byli znaczy, też tacy ludzie w Prawie i Sprawiedliwości, którzy zachęcali pana do tego? W regionie zdecydowanie osoby, które są członkami Prawa i Sprawiedliwości, zachęcały mnie do kandydowania. Natomiast te osoby, które powiedzmy są spoza naszego regionu, a słyszały o tych moich planach, albo się w ogóle nie wypowiadały, ale na pewno nie było też głosów krytycznych. W związku z tym słyszę o tym piśmie, który krąży po mediach, ale dla mnie ono może być fake newsem. Czekam spokojnie na decyzję ugrupowania i partii w tej sprawie. Spodziewa się pan, że to przechadzę sztukowo. Najpierw się pan sprzeciwił kupiące was zwierząt, potem w sprawie szczepionek, tak? A teraz mamy 3. Szanowni Państwo, każdy parlamentarzysta jest wielką wartością w Sejmie i ja wszystkie koleżanki i kolegów cenię bardzo dobrze. Faktycznie w moim przypadku, kandydując z 11 miejsca, wszedłem do Sejmu, myślę, że dlatego, że ludzie zauważyli moją propolską, ale także i postawę dla regionu dobrą, bo przecież tutaj pan minister Przemysław Czarnek bardzo mocno wspierał, ale to rząd Zjednoczonej Prawicy. Przy moim zaangażowaniu byłem przecież posłem, wnioskodawcą projektu ustawy, która przeszła o utworzeniu Akademii Zamojskiej. Jest ta troska o to, żeby się dobrze działo. W związku z tym myślę, że w tym momencie... Nad tymi emocjami przejdziemy spokojnie i będziemy funkcjonowali tutaj w samorządzie dla dobra mieszkańców. Zamość jest najważniejszy, nasze miasto jest najważniejsze. Bardzo Państwu dziękujemy za udział w tej konferencji. Dziękuję serdecznie. Tak jak powiedziałem, Szanowni Państwo, 11 na pewno spotkanie, prezentacja kandydatów do Rady Gminy Zamość, ale także myślę też do miasta Zamościa. Jak uzgodnię to z kandydatami, oczywiście Państwo dostaniecie zaproszenia oficjalne, ale po południu w poniedziałek. Miejsce wskażemy. Nie ma takich dyskusji o powiększonych granicach miasta, dlatego że w tym momencie jest to temat, który jest wywoływany w różnym kierunku. Pani przypomina dyskusję z bardzo wielu lat. Nic się nie może odbywać bez woli mieszkańców. To wszystko musi być zgodnie z prawem. Nikt o tym w ogóle teraz nie myśli. Teraz dla wszystkich są najważniejsze wybory. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Co, zaskok?